Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Jakie 4B2? Halo, Roger, zgłoś się. Yes, I am. Nie, to nie ten Roger. Roger, zgłaszam. Odbiór. Zbliża się Kane, chyba ma kłopoty. Moje radary wykryły, że zbliża się też Art. Wygląda na to, że jego statek zakłócił systemy zasilania u Kane'a. Chyba zrobił to celowo, komander. Nie zauważam. Okej, Roger. Art już wylądował. Mam też Kane'a. Kołujemy do odcinka 13. Kochani, witamy w 13 odcinku Amiga bez ściemy. Dzisiaj aż dwóch mega gości. Z mojej lewicy pierwszy przedstawia się Mr. Kane. Witam, Paweł Matusz, a la Kane. Witam wszystkich, Artur Bardowski. No i moja skromna osoba, Rafał Chyła, znany jako Mufa. Lecimy. Lecimy. No niestety, chłopacy, muszę zacząć od najbardziej standardowego, rutynowego pytania. Wiadomo, co stworzyliście w latach 90., z czego cała Polska jest dumna, ale czym zajmujecie się dzisiaj? Przedstawcie się i opowiedzcie, czym zajmujecie się dzisiaj. No dobra, to ja zacznę. Ja się już nie zajmuję programowaniem generalnie, nie zawodowo. Jestem w Anglii już od lat 16, ale raczej w menedżmencie, w telekomunikacji. Natomiast no, programowaniem zajmuję się cały czas trochę hobbystycznie, bo jestem jednak inżynierem w głębi serca i trochę mi tego brakuje. Także to jestem ja. Hej. A Artur? Ja przez X lat byłem związany z architekturą i budownictwem, natomiast ostatnio wróciłem do game devu i działam jako freelancer przy kilku produkcjach. Okej, potem jeszcze dopytamy. No to drugie też takie trochę standardowe pytanie, no ale zawsze takie musi paść. Jakie były wasze początki z komputerami i czy mieliście coś jeszcze przed Amigą? No więc ja znowu zacznę może. Mój początek z komputerami to były lata gdzieś 80., kiedy to kolega miał ZX Spectrum. Ja ZX Spectrum bardzo chciałem mieć, no ale moi rodzice bardzo mi go nie chcieli kupić, więc nigdy nie miałem. Natomiast potem gdzieś tam pod koniec lat 80. Dostałem Atari 65XE. No i ten komputerek miałem przez dobre parę lat, 3 czy 4 lata, dopóki właśnie w latach 90., na początku lat 90. nie dostałem Amigi. Także tak wyglądała moja przygoda. Atari miałem dlatego, że tak naprawdę wtedy człowiek się rozglądał dookoła i patrzył, co mają inni. No i ci inni to mieli Atari. No i wobec tego Atari. No i tak stanęło. Ale natomiast coś zaprogramowałeś na Atari, czy po prostu stricte zabawa? No na początku była to stricte zabawa, oczywiście. Natomiast potem zacząłem chodzić na giełdę i się okazało, że no, są różne inne rzeczy, które można zrobić. Są demka, tak.
poznałem kogoś, kto pomógł mi włożyć do tego Atari Kumega. To było takie coś jak nie wiem, powiedzmy Action Replay na Amigę. Dało się zajrzeć do pamięci, dało się powyciągać tam różne rzeczy, podejrzeć sobie. No i tak się zaczęła moja zabawa z kodem w assemblerze. Zacząłem powoli wnikać w to. W Bajtku pojawiały się jakieś kursy, także no tak, powoli się w to wciągnąłem i napisałem parę demek na Atari. Ja przez chwilę miałem Atari, dosłownie rok z groszami. Było fajne, ale już koledzy w klasie, to były początki średniej szkoły, mieli ST, Atari ST. Przesiadali się na ST i jeden z kolegów mi powiedział, że tam nie kupuj ST, bo już byłem u progu tego. Mówi, teraz rządzi Amiga. Co za nazwa Amiga w ogóle? Nie wiem, no ale faktycznie zabrał mnie na giełdę, zaciągnął na giełdę do kolejarza w Gdyni. Zobaczyłem Amigę, wyszedłem, już jak koń na morskie oko. Ja już wiedziałem, to już będzie Amiga. Już idę na ten kierunek. Ale faktycznie z Atari to była tylko zabawa. Natomiast na samym końcu dorwałem program Koala Paint, chyba tak się to nazywało, i popełniłem tam dwie graficzki. Tyle, że tam było bardzo ubogo w kolory i chociaż wówczas miałem czarno-biały monitor, więc to oczywiste, że tych kolorów nie można było doświadczyć nie podłączając się do telewizora, ale jak podłączałem się później do telewizora, żeby zweryfikować, co tam na bas grane, no to mówię, nie, tam są trzy kolory plus tło, koniec, zmiana. Czyli w sumie macie... Ja chciałem, ale to jeszcze rzeczywistość. Amiga kosztowała 600 chyba 50 złotych. To 6,5 miliona. No, ale, tak, no. 6,5 miliona, przepraszam. Ale tak. Udało się, ojciec okazał się miłosierny i poszło dalej. Ale tak, to kolega było z Amigą. Jak się Amigę zobaczyło, to już to było to, tak? Już cała reszta szła w odstawkę. No popieram. Ogólnie chyba każdy z nas ma dokładnie te same doświadczenia. No właśnie. Ja też byłem tak samo, no. Oczywiście atarowcem, bo każdy wtedy miał Atari, no najpopularniejszy komputer w latach 80. Oczywiście jakieś dwie popierdółki w Basicu co najwyżej zobaczyłem i też oczywiście, że miałem już jakąś żyłkę atarowca, to rozważałem Atari ST, ale jednak Amiga to Amiga tutaj było pozamiatane. To ja mam teraz pytanie do Kejna, bo skoro kodowałeś na Atari, w tym assemblerze, to zastanawiam się, jako lamer, który na kodowaniu nie ma pojęcia, czy po prostu opanowując assemblera na Atari, z miejsca znasz assemblera na Amidze, bo to chyba takie proste nie jest. A pytam dlatego, że chyba gdzieś wyczytałem, że zaledwie po 5 miesiącach użytkowania Amigi wygrałeś wówczas najbardziej prestiżowe kopy party w Żywcu. Więc jak tego dokonałeś? Jak to się robi? Czy to takie płynne przejście było, czy jednak musiałeś się uczyć niejako od nowa? Wiesz co, no ma się taki, po jakimś czasie jak się zaczyna kodować w assemblerze, to ma się taki mindset kodera, tak? Już się myśli pewnymi kategoriami rejestrów, takim bitami, tak, że tak powiem. I to się nie zmienia, tak? Czyli się przesiadasz na inny sprzęt. Może te rozkazy są inne, ale takie podejście do tego jest takie samo, tak? I mi się wydaje, że to najtrudniej jest przełamać czy zrozumieć ten język maszynowy tak generalnie, nie? Te podejście bitowe, niskopoziomowe i tak dalej. Natomiast ja jak się przesiadłem na Amigę, no to miałem szczęście, że znałem kolegę Pilara, Tomka Kandeckiego, który już trochę tego assemblera znał. Poza tym już jeździłem na giełdę i tam się przewijali ludzie, którzy też coś tam kodowali, także no to już nie było to, że zupełnie samemu trzeba było wszystko odkryć, tak? Szczególnie, że internetu wtedy nie było. Czyli byli ci inni, których można było też podpytać i którzy tam troszeczkę pomagali, nie? Także faktycznie, poszło to dość szybko, no ale powiem, że byłem mocno zdeterminowany, dlatego że no Amiga to było to i
No i trzeba było coś zrobić, no więc no, człowiek siedział nad tym godzinami, nocami, tak, aż wykumał, jak to zrobić. Czyli jednak wtedy szybka wymiana informacji. Wymiana informacji. Ludzi w odpowiednim miejscu, czyli na giełdzie. Poza tym jeszcze dowiedziałem się właśnie o czymś takim jak ten Action Replay, którego dość szybko nabyłem. I tak samo jak Kumek, tak? To jest wielka pomoc, bo patrzy się, no nie, znowu nie było internetu, tak? Nie było jakichś kursów, no nie było skąd brać tych informacji, no więc patrzyło się, jak i co zrobili inni, nie? I w ten sposób się człowiek uczył. I podejrzewam, że w ten sposób większość ludzi się uczyła w tamtym czasie. Jasne. Super. No jak? Pytasz, czy ja mam pytać? Nie, no teraz mam pytanie do Artura. Ale, no dobra, no to dawaj. Ale na które już częściowo odpowiedziałeś. No właśnie, no odpowiedziałeś. Ale chciałem dopytać, bo również słyszałem, że także jako grafik amigowy działałeś na biało-czarnym sprzęcie i nawet wystawiałeś się na party. Znowu, jak to się robi? Tak, to prawda. Potrzeba matką wynalazków. Znaczy, w prosty sposób, no wiedziałem już, że kolor czarny, jaki ma w cyfrach, jak jest wyrażony, jak jest kolor biały, Deluxe Paintem rozciągnąłem paletę, no i w kolorach szarości się pracowało. No, właściwie nie wychodziłem poza strefę mojego wówczas komfortu, czyli czarno-biały monitor. Wobec tego pracuję w czerni i bieli, w odcieniach szarości. No tyle można zrobić na czarno-białym monitorze i tylko tak działałem. Dopóki, i to chyba z dobry rok trwało, dopóki właśnie dostałem monitora dedykowanego właśnie dla mnie jako do komputera. Znaczy to dla mnie, to jest też za wiele powiedziane, bo pamiętajmy, że jeszcze mamy rodzeństwa, które gdzieś tam te komputery w międzyczasie też okupowały. Także tak. Okej. Okay. A jaki był początek demosceny u was? No bo jednak mieliście tam ekipę. Jak to wyglądało? Paweł, może powiedz co. No to się zaczęło na giełdzie też znowu, tak? No bo to było miejsce, gdzie się spotykało ludzi. I tak przez znajomych jakoś tam się zeszliśmy. Tak naprawdę, ja nie pamiętam, jak myśmy się poznali, czy to też było na giełdzie, czy jak, ale chyba tak. Czyli myśmy byli z Trójmiasta, więc jeździliśmy na giełdę do Gdyni, do kolejarza. No i tam niektórzy handlowali dyskietkami, tak, a niektórzy właśnie siadali sobie w takiej tam kantynie obok i dyskutowali. No i w ten sposób się ta grupa sformowała. No i tą grupą, o której myśmy byli, był Suspect, tak? Suspect istniał już troszeczkę wcześniej. Ja tam właśnie poznałem niektórych ludzi i po tym, jak dostałem Amigę, no to napisałem pierwszy efekt takiego kolorowego scrolla i zaprezentowałem i on tam coś umie zrobić, no to bierzemy go. No i tak się zaczęło. No tak, czyli ta historia z Pixel Heaven, gdzie to był dźwiękowiec z was, rozumiem, który tam opisywał tą historię dość. W ogóle świetny człowiek, w ogóle macie z nim kontakt w ogóle do dzisiaj? Z tym dźwiękowcem? No pewnie. Kurde, super było. Pozdrawiamy Artura. Do piona, zbijamy pionem. Absolutnie tak. W zasadzie to jest nie wiem, gościu, który jak przeszedł inne te granice, grupy. Tak? 24 piwa. To jest, mówimy o tym samym. Tak, to ten. Czyli figo, fago, kobiety nago. No tak, no super facet. W ogóle pamiętam, że z tego wywiadu go najbardziej zapamiętałem. No, ale no dobra, i co, rzeczywiście ty wbiłeś tą giełdę z dyskietką i on mówi, to już cię bierzemy do Suspecta po prostu? Wciągamy? To było dawno temu, tak, nie pamiętam do końca, ale tak mniej więcej to wyglądało, tak. Okej. No bo rzeczywiście, dwie różne osobowości, nie? Okej. Okay. No to super, kurde. Mufa, lecisz. Tak, ja w ogóle, Artura, tak, Artura, bo jesteśmy obydwaj Artury. Uh-huh. Kalosz, pozdrawiam cię, ale mamy do pogadania. My generalnie trzymamy się dalej dosyć blisko i spotykamy rodzinami na jakichś różnych imprezach, więc tu jesteśmy dalej paczką kumpli. Chociaż
chociaż geograficznie teraz dosyć rozstrzeleni, natomiast przy każdej możliwej okazji spotykamy się, zawsze jest o czym porozmawiać, jakby nie ustała ta nasza taka młodzieżowa przyjaźń, kumplostwo. No to bardzo dobrze. Okej, To super. A z drugim grafikiem także jeszcze utrzymujecie kontakt? Z Radkiem Czeczotką, tak, to bardzo, bardzo ważna postać też dla Cytadeli. On generalnie pierwszy zasiadł do tworzenia asetu do tej gry i sporo pracy w to włożył. Przez jakiś czas jeszcze ten kontakt był, ale Radek mniejszy jakiś kontakt mamy. Ja Radka poznałem trochę przez Pawła, bo oni mieszkali w jednym bloku. Więc oni z racji dystansu do siebie częściej ten kontakt mieli. Ja miałem za to z Kaloszem większy, bo do jednej szkoły chodziliśmy. No więc tu się tak jakby linia podziału odrysowała. Później Paweł się wyniósł, więc rozerwała się też trochę ta więź. Natomiast tak, generalnie ten kontakt wciąż jakiś jest. Super, no to tylko pogratulować i super. Oby tak dalej. Dobra, następne pytanie. Bo zazwyczaj mało kto zaczyna już od razu z grubej rury. Przeważnie są mniejsze produkcje. No więc zapytam, czy przed Cytadelem stworzyliście może jeszcze jakieś gry, a jeśli jak, to jakie? I co możecie o nich powiedzieć? No ja nie. To była pierwsza gra. O. Chyba dla nas wszystkich to była pierwsza gra. Ale Blix jeszcze był jako taka rozbiegówka. Mi się wydaje, że Blix powstał już później, a może no, nie. Nie wiem, chyba nieco wcześniej, ale po prostu się nie skończył. A czym ta gra miała być? Blix jest w powijakach. To była taka logiczna gra, gdzie się przesuwało klocki i nie wiem, tak jak teraz jest Candy Crush Saga czy coś w tym stylu, tak? Jak te podobne klocki się zejdą, no to one znikają. No ale to nigdy nie zostało skończone. Myśmy zrobili do tego kilka plansz i jakoś to się rozmyło. Natomiast, czyli jeżeli chodzi o faktyczne gry, które wyszły, no to Cytadele była pierwsza, nie? I to i ona powstała tylko dlatego, że myśmy wtedy działali na demoscenie. Czyli pisaliśmy te demka, no i w pewnym momencie stworzyłem właśnie ten taki efekt tej takiej rotacji 3D i tak dalej. No i taki pomysł się pojawił, że okej, można to wstawić do demka, oczywiście, wszystko fajnie, ale no, z tego można zrobić coś więcej, tak? No i wtedy się pojawiła już sprawa, no to może edytor, może jakiś takie większy labirynt da się z tego zrobić i to zaczęło tak powoli jakby naturalnie iść w kierunku gry. Okej, no to teraz już przechodzimy do mięska, czyli do sławetnej Cytadeli. No to do was obu panowie, ile trwały tak naprawdę prace nad Cytadelą i ile osób było w to zaangażowanych, no bo już wiemy o was, wiemy o muzyku, wiemy o jeszcze jednym grafiku, czy ktoś jeszcze tam był? Artur. Tak. Jeśli wejdzie się w informacje o Cytadeli w Krydicy, jest tam naprawdę sporo osób wyróżnionych i to czasem były niewielkie wkłady, a czasem takie, które trudno przecenić. Bardzo wiele osób przyłożyły z pasji, z jakiejś chęci uczestniczenia w tym projekcie swoje 5 groszy. Naprawdę myślę, że było to z 15 osób, które mniej lub bardziej się udzieliły w tym projekcie. No to ja muszę zapytać teraz ciebie, Arturze, o rzecz, która chyba na wszystkich robiła olbrzymie wtedy wrażenie, czyli o sławetnym intrze. Na czym to tworzyłeś, ile czasu to trwało i jakich narzędzi użyłeś oraz komputerów? Mam nadzieję, że Amik. Tak, historia intra
jest trochę pokręcona. Właściwie odbyło się to od tej strony, że najpierw Paweł pokazał silnik. Mówił, no zrobimy taką grę. Taki zarys działający tego wszystkiego. I określił, jakie oczekiwania, jaki ma być asset i tak dalej. Radek miał już sporo zrobionych tych kafelek do ścian, wobec czego, żeby nie wchodzić mu jakby w drogę, nie mieszać kompetencji, ja mówię, dobra, to ja się zajmę tą częścią fabularną do tego. Napisałem w Deluxe Paint'cie. Dobrze słyszycie, w Deluxe Paint'cie. Napisałem w Deluxe Paint'cie? Scenariusz. Tak, no można było pisać. Można było pisać, okay. Dokładnie. Ten scenariusz mam i tutaj zostanie ujawniony, bo ten plik okay. jest... Super. O, to chętnie tutaj przebitkę zrobimy. Tak, zrobimy przebitkę. Podesłałem. Na dyskietce przywiozłem do Pawła, pokazałem, jakby to wyglądało. Paweł tam jeszcze jakieś swoje proste korekty wprowadził. Już to dostało formę taką, jak się wyświetla tutaj w tle takiego zgrabnego tekstu. No i zacząłem pracę. Ja wówczas miałem Amigę 500 z 2,5 mega pamięci RAM. I na tym zacząłem to modelować, pracować nad tym. Natomiast ten setup nie pozwalał. Aha, no i pracę zacząłem na programie Imagine chyba 2.0. Nie, Imagine. FX to jest zupełnie co innego. I to dało się poskładać w takie proste sceny, niezbyt złożone. Jedna scena po prostu tam mi zajechała komputer, to ta scena w hangarze, gdzie ta kamera wyjeżdża z takiego tunelu, to już musiałem wykosić z niej tam połowę rzeczy, które były, bo po prostu brakowało RAMu, żeby to renderować. Wtedy przyszedł z pomocą świętej pamięci Przemysław Sadło, który pożyczył mi swoją 1200 wówczas z akceleratorem GVP 25 MHz, bodajże 30, było 6 MB RAM-u. No to prace ruszyły z kopyta. On był zaprzęgnięty jakiś... kopyta. Tak. Znaczy no, to się tak renderowało wtedy, że szybko, że ja nie widziałem innej jakości wówczas, lepszej, szybszej i jasne, tak dalej. No, mógłbym się w tym 93 roku powiedzmy, kiedy to było przygotowywane, no to ten setup był całkiem porządny. To powiedzmy sobie te PC-ty, które wówczas ludzie mieli w domach, nie były szybsze, no, albo jeśli, no to nieznacznie. Więc no, że brak oprogramowania jakby 3D tak leżącego pod orędziu, no oczywiście każdemu doskwierał, no to ten Imagine wydawał się bardzo, bardzo obiecującym narzędziem. No oczywiście było to... Te klatki nie liczyły się zasadniczo długo na takim akceleratorze, bo tam nie ma, to jest jakby sama tekstura, tam nie ma jakby materiały, nie mają jakichś specjalnie wyszukanych właściwości szkła i tak dalej, więc to liczyło się szybko, natomiast nie na 500, żeby przerenderować klatkę, no to nawet w tym takim 160x128, bodajże tak renderowałem taki preview, no to trwało bardzo długo. No, że jakoś, jak człowiek chce, to zrobi. No, a tak bardzo długo, to o jakim czasie mówimy? Dni czy tygodnie? Nie, taka jedna klateczka, no, liczyła się około tam 30 minut. No to nawet, żeby sprawdzić, że coś się przesunęło czy coś, no to jest, to nie jest do pracy, tak? Żeby zrobić trzy próby, no to pół dnia człowiek tracił. No. Na 500, tak? Na tej 1200 to już... To już zasuwało. Okej, okay, teraz pytanie ode mnie do Kejna. Pytanie, na które chyba najbardziej czekam, znaczy jedno z najbardziej oczekujących, bo jest ich tam więcej. I teraz tak, uwaga, w jakim języku powstała Cytadela? To jest jakby jeden skład tego pytania. I drugi człon tego pytania to
jak byłeś w stanie poprawić tą grę w 2022 roku aż tak bardzo mocno? Jedziesz. Cytadela jest napisana w całości w Assemblerze, 100%. Także ja zacząłem pisać, no trochę tak jak Artur, zacząłem pisać tą Cytadelę na Amidze 500. Bez twardego dysku, bez niczego, także miałem stację dyskietek i tą standardową pamięć. No i szybko doszło do tego, że to był dramat, tak? Tam jak coś się wywaliło, no to człowiek herbutował, wszystko wczytywał, nie? Można sobie było iść herbatę zrobić, zanim to się wszystko odpali od początku i tak dalej. Także na 500 to zaczęło powstawać. Potem do tej 500 udało mi się dokupić chyba 4 MB fastu. No i właśnie miałem Action Replay'a. Action Replay potrafił coś takiego fajnego zrobić, że ten fast można było użyć do przechowania takiego snapshota, czyli można zrobić snapshota tej pracującej części pamięci i tam sobie zachować. No i jak coś się wysypało, to często się udawało z tego snapshota tam odtworzyć to i to trochę ratowało sytuację, bo nie trzeba było z dyskietek znowu wczytywać wszystkiego i tak dalej. Natomiast no, jak się pamięć dobrze zajechała, no to ten snapshot też się traciło i to się dość często działo. Potem się przesiadłem na 1200, na którą mnie nie było stać zresztą, więc udało się pożyczyć tą 1200 od wydawcy, od Arrakisów. I ona była z twardym dyskiem, no więc tam już było znacznie lepiej. Problem był z kolei taki, że nie było Action Replaya do 1200, więc z debugowaniem było trochę gorzej, więc w sumie robiło się to cały czas na dwóch komputerach. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego się dało ją poprawić tak znacznie, no to właśnie to było trochę z tym związane, że pisanie tego to była mordęga, tak? I ja naprawdę nie wiem, w jaki sposób ja to zrobiłem. To była kwestia tego, że człowiek wtedy był tam na studiach, na końcu liceum i na studiach, no i się miało dużo czasu, tak? Można było się po nocach. Tak. I spędzać na to dziesiątki godzin. Natomiast nie profilowanie takiego kodu w Assemblerze, no to była bardzo ciężka sprawa, tak? Dostęp do informacji, na przykład 1200 jest cache, ale jak to działa dokładnie, no to tak można było zgadywać trochę można tam było sobie znaleźć, no ale znowu nie było takiego dostępu do internetu, tak? Nie było tych wszystkich informacji, no i nawet jak się pytało ludzi, no to tam nie wiedzieli, nie? Za bardzo. Także wszystko tak naprawdę Cytadela powstała no, głównie tutaj, tak? Wszystko trzeba było wymyślić sobie samemu. No i jak się zrobiło, tak się zrobiło. Jeżeli się wymyśliło coś trochę szybciej, trochę lepiej, no to to można było przepisać, tak? Natomiast czemu niektóre rzeczy tam nie chodziły tak szybko, jak miały? Czemu cache nie był dobrze wykorzystywany? No to tak naprawdę się nie wiedziało. Można było zgadywać trochę. No i poza tym to wszystko, to pisanie trwało tak strasznie długo. Myśmy jeszcze mieli budżet czasowy, tak? Nad tą grą spędziliśmy no około roku chyba, troszeczkę ponad rok, tak? Pisząc. I to było wszystko, tak? To był kod, to było testowanie, grafika, muzyka, wszystko powstało w mniej więcej rok. Podejrzewałem, jakbyśmy mieli dowolną ilość czasu, no to może tam było jeszcze siedzieć sobie i to podkręcać, nie? Natomiast z tych wszystkich powodów łącznie, no to była ciężka sprawa, tak? I musieliśmy ją wydać, mieliśmy jakieś tam terminy i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy ja do tego wróciłem, wiele lat później, no to tak, był już internet, można było sobie sprawdzić, narzędzia, to już się nie pisze na Amidze, tak? Już się robi na PC-cie z WinUAE. Jeżeli coś się zwiesi, no to błyskawicznie się to wszystko resetuje i tak dalej. Są też narzędzia do profilowania. Debugery są znacznie lepsze. No i też jest internet, tak? Czyli można sobie zobaczyć, jak inni robią różne rzeczy. Na przykład takie procedury, Chunky to Planar, która tam była obowiązkowa, no to ja trochę tam patrzyłem, jak to było zrobione w takiej grze Legends of Valor, pamiętam, ale w końcu zrobiłem to po swojemu, tak?
No i tak z perspektywy czasu, no nie było to najlepsze rozwiązanie, no ale tak wymyśliłem i tak zrobiłem. Natomiast no, po latach można to było zmienić, także ta procedurka C2P została zmieniona na znacznie efektywniejszą. No spędziłem chyba łącznie z około 2 miesięcy tam sobie nocami dłubiąc i profilując tą grę, patrząc ile czasu się określone sekcje kodu wykonują. Można już było znaleźć dokładne informacje, jak działa cache właśnie w 1200, w 3000, w 4000, jakie są różnice i jak to wszystko ogarnąć. No i to wszystko do kupy pozwoliło przypisać znacznej części kodu, żeby tak Cytadelę przyspieszyć. I ja się nie spodziewałem, że tyle mogę ją przyspieszyć, ale ona działa no 4-5 razy szybciej. Super, naprawdę przede super. Przede wszystkim największy błąd, też chciałem o niego zapytać, no ale poniekąd już sam odpowiedziałeś, że to teraz zupełnie inne narzędzie, inne realia, że ona, pamiętam, że mi na 1200 w ogóle nie przyspieszała, gdy dołożyłem tam 30 czy 40, bo cały czas chodziła tak samo, nie? Ale dobrze, że to zostało poprawione, ale ja mam pytanie inne. Nasz też już się wyskakuje. Czemu tą Cytadelę, bo każdy w tamtym czasie, powiedzmy, nie wiem, na zachodzie Gloom, Alien Bridge 3D i tak dalej, każdy robił te gry jednak na 1200. Czemu zrobiłeś się na 500? Czy to był wymóg wydawcy, czy po prostu twoja ambicja, że to ma chodzić na 500? Czy może jeszcze jakieś inne powody? Czy właśnie ten Action Replay? Wiesz co, to było chyba takie złożenie dwóch rzeczy. Jedna to była ambicja, tak, że to powinno działać na 500C, a druga to były takie polskie realia, bo jednak dużo osób w tamtym czasie miało 500, tak? No 1200 była znacznie droższa i oczywiście byli ludzie, którzy mieli tą 1200, ale jak się tak rozejrzało dookoła, to naprawdę dużo było tych 500, tak? I to była taka decyzja, okej, okay, no jak można to zrobić na 500, żeby działało, to na 500 też ma działać. Natomiast faktycznie, no kosztem tego było to, że no, ona nie była zoptymalizowana na 1200, no bo jednak miała chodzić na 500, na którą się nie dało w nią grać, tak naprawdę, ale chodziła, tak. Natomiast no tak. Jeszcze ja bym chciał poruszyć jeszcze jedną sprawę, którą powiedziałeś, że na 3000 czy tam 4000 ona nie przyspieszała. I to nie był jakiś błąd w niej, tylko to była kwestia takiego mojego głupiego designu, że tak powiem. No teraz każdy o tym pomyśli, tak, że są pecety, które są wolniejsze i szybsze i ta gra musi być napisana w taki sposób, żeby się tam automatycznie skalować. Natomiast no, wtedy mieliśmy 1200, 500 i tyle. Kogo było stać na 3000 czy tam 4000? To były jakieś tam pojedyncze sztuki. I faktycznie pod sam koniec, jak już ta gra prawie że była wydana, ja miałem okazję testować na ten sprzęt i ona chodziła za szybko. No więc była dodana taka pętla opóźniająca, która powodowała, że ona chodziła mniej więcej tak, jak miała chodzić tam powiedzmy na 1200, tak? Czy to był dobra decyzja, jeśli chodzi o design? No nie. Z perspektywy czasu nie, no ale wtedy no, taki pomysł przyszedł do głowy i tak to się zrobiło. Nie? No ale to z drugiej strony każdy kij ma dwa końce, bo tu już też rozmawialiśmy kiedyś o błędzie w grze Napalm, która gdzieś tam chodziła dobrze na powiedzmy Amiga 1200 z 0.30, ale jak ja ją odpalę dzisiaj na przykład na X5000, bo ona się uruchamia, no to jest za szybko i nie idzie przejść misji, bo po prostu jednostki przeciwnika za szybko się poruszają, za szybko nadciągają i być może właśnie takie spowolnienie na szybkich maszynach też ma jakiś tam sens, nie? To jest dokładnie tak samo jak w Stadeli. Tam tą pętlę opóźniającą można sobie było wyłączyć, ale wtedy ci przeciwnicy tak biegali, że nie miało się szans żadnych. Nie do zniszczenia. No dobra, teraz ja mam do grafika pytanie. Bo generalnie też jak robiliście ten Remonstert wersję, no to czy to było jakby poprawione postacie z tej oryginalnej wersji? Zachowały wam się? Czy od nowa narysowane? Jak to tam wygląda? Tak. Pliki z oryginalnej gry zostały zachowane. O. W różnych tam formach. Trochę może jakieś fazy przejściowe, trochę jakieś tam warianty, natomiast generalnie w większości zachowały się.
Część miał Paweł dobrze zachowaną. Moje gdzieś tam grafiki ja miałem jeszcze gdzieś zarchiwizowane na CD-ROMie. To zadziałało. Także powrót do tego był jakiś bezstresowy. Problematyczne były tylko te takie plansze pośrednie, jakieś tam game over, jakieś tam widoczki na magazyn. I tego nie mogliśmy zmienić, co też trochę wynikało z tego, jak to zostało zagrzebane w kodzie. Paweł mnie ostudził, że tam już nie będziemy zmieniać. No i może i dobrze się stało, także... Nie, no powiem szczerze, z perspektywy gracza, który ograł i oryginalną Cytadelę, bo ograłem, i ograł Remonstera, kawał najlepszej roboty. Ja uważam, że Remonster to powinno być to, nie? W tamtym roku i byłoby petardziążka, nie? Nie, naprawdę super, super, kawał dobrej roboty zrobiliście, nie? Super. Ja się jeszcze dopytam do tego intra, bo na przykład gdzieś tam MDW mówił, że jak on robił tam Rycerzy Mroku, oni się gdzieś tam przebierali, coś tam digitalizowali, nagrywali. Zastanawiam się, czy to intro, bo wiadomo, tam są scenki 3D, ale są też na przykład zdjęcia lotnika, czy to są jakieś tam gotowe skany, czy może ktoś z osób brał ciemne okulary i kask od motocykla. Tak, tak jak mówisz, to było zdigitalizowane specjalnie na potrzeby tego intra sceny. Było ich trochę więcej, natomiast no, pojemność dyskietek wcale nie wzrosła przy końcu realizacji tego projektu, więc zostały obcięte i skasowane. Natomiast te filmiki nagrał w suszarni naszego bloku, bo byliśmy blokersami, mamy takie korzenie. W suszarni naszego bloku wykonał mój brat Kuba oraz jego kolega Łukasz Bartnik. Razem zorganizowali tam sesję filmową. Studio filmowe. Jako że wywodzimy się też ze środowiska wojskowego i to osiedle przy lotnisku wojskowym było, no to w prosty sposób kask helikopterowy znalazł się jakimś cudem w rękach juniorów. Dobrze, że nie mieliśmy zapału, żeby zrobić sceny digitalizowane strzelanki, bo może i karabin się znalazł, ale to już tak poza protokołem. Ale tak, to było zdigitalizowane specjalnie na potrzeby tego filmiku. Natomiast potem ten materiał pod Deluxe Painta ładowałem, wycinałem tło jakimś tam stencilem i było super. Okej. Kurde, mi jedno pytanie siedzi totalnie też na czasce. Do Kane'a. Are you ready? Dawaj. Kto wpadł na pomysł obijania się o ściany? Czy to była jakaś wada kolizji, czy rzeczywiście przemyślany gameplayowy myk, nie? No za to naprawdę... Pytanie jest dobre. Za to, powiem szczerze, przeszedłem Cytadelę w oryginale, przeszedłem w Remonster. Ale tego obijania ścian nie mogę wam wybaczyć. I wytłumaczyłem sobie to jeszcze w międzyczasie, zanim był wywiad z tobą na Pixel Heaven. Tak sobie to wytłumaczyłem, że pewnie mieli jakiś problem z kolizją postaci albo z czymś i musieli to zaimplementować, bo nie wybrnęliby z tego. Czy to był jednak gameplayowy pomysł tej głupoty? Bo dla mnie to głupota, ale gameplayowa głupota, bo może kodowa nie, więc pytam. No więc jak chcesz kogoś obić za to obijanie o ścianę, no to chyba tylko mnie. Okej. I szczerze mówiąc, ja nie wiem czemu nikt mnie nie przekonał, że jest to głupi pomysł. Bo chyba nie miałeś tak. Testerów. Testerów mieliśmy sporo, natomiast testerzy już później byli tacy zaawansowani, że im to chyba nie przeszkadzało, tak? Aha. Dlatego, że Cytadela jest dość trudna, bo oni byli coraz lepsi i lepsi, więc myśmy to robili trudniejsze i trudniejsze, zabieraliśmy im broń i amunicję i tak dalej. Natomiast, no tak, z tym obijaniem o ściany, no... Ja pamiętam, były jakieś tam dyskusje, ale chyba nie dało się mnie przekonać, żebym to usunął. No, a czyli tak to był twój pomysł?
I to nie miało nic wspólnego z kolizją, no, tak, czegokolwiek. Nie chwaląc się, no. To nie był żaden błąd, nie. Aha, okej. Bo myślałem, że może po prostu nie umiesz czegoś wybrnąć i stwierdziłeś, że a dobra, to zróbmy tak i że ktoś się obije, to zabierzemy mu energię, nie? Ja naprawdę nie wiem, w jaki sposób to zostało w tej grze i czemu żaden z testerów ani nikt mnie nie przekonał, że tego nie można zabrać. Natomiast jak myśmy zaczęli dostawać taki feedback po wydaniu Stadeli, bo tam była taka możliwość przysyłania takiego formularza, no to już właśnie tam ludzie zaczęli narzekać już wtedy, że co to w ogóle jest? No bo powiem ci szczerze, że no, co to w ogóle jest? No, w nowej wersji nie ma, znaczy jest, tak. Można sobie włączyć, chyba można Z wcisnąć, żeby tam to włączyć, ale defaultowo nie ma. Nie ma defaultowo. No i właśnie tak się ucieszyłem, jak w Remastera zagrałem, mówię, o, teraz zagram w Cytadelę w pełnej krasie. Okej, Mufa, oddaję tobie pytanie kolejne. No tak, no skoro już tu poruszyłeś tematy wydania i feedbacku od ludzi, no to trzeba chyba, z tego co wiem z innych wywiadów, mniej przyjemne kwestie poruszyć, czyli jaki był w ogóle, czy mieliście świadomość, jaki był nakład, jaka sprzedaż, no i czy szło na tym zarobić we współpracy z waszym wydawcą? Więc zamiar był taki, że oczywiście mieliśmy wiedzieć, jaka jest sprzedaż. Nakład chyba był zależny od sprzedaży, tak? Bo to była taka tam domorodna produkcja, była taka manufaktura, kopiowanie dyskietek, z tego co pamiętam. No i myśmy mieli wgląd w sprzedaż i do pewnego momentu to działało. Natomiast potem zaczęły się jakieś tam zgrzyty i no ciężko powiedzieć, tak, co tam naprawdę było, natomiast no wgląd mieliśmy dalej, ale wydawało nam się, że tam nie wszystko w tych statystykach było, tak. Sprzedało się tych egzemplarzy w Polsce, co musiałbym sprawdzić, mam tutaj gdzieś spreadsheet. Czyli ogólnie tantiemy braliście, a nie, że sprzedaliście produkt i siema nara. Braliśmy tantiemy, tak, czyli od sztuki było. Tak. Wiesz co, ja mogę ten spreadsheet poszukać, jak Artur na przykład przejmie i coś jeszcze doda, to ja w tym czasie to może znajdę. Dobra, to może do Artura pytanie. O, mamy tam do Artura też. Artur, ty nie czuj się tutaj ten. Mamy do ciebie pytanie, oj. Zupełnie nie czuję się pominięty. No, spoko. Natomiast to, tak jak Paweł mówił, no, na początku faktycznie to tam dobrze działało. Nie wiem, potem wydawca jakiś tam zabrnął ślepe zaułki i no i naraziło nas to wszystkich na stresy, rozczarowania niepotrzebne. Być może nie było to, że było przesadzone przez nas, może nie, natomiast czegoś innego się spodziewaliśmy. Cyfry trochę inaczej mówiły, więc... No, czy wiesz, no, ja mam też takie wrażenie, że byliście jednak młodymi ludźmi. Otóż to jest takim, też wiesz, gorąca świecie. Krew, nie? Tak, i tam starsi was po prostu. Ale wiesz, też 95 rok to też była jeszcze era, powiedzmy sobie, niby już była ta ustawa, ale era piractwa też była i to tam pewnie trafiło na giełdę. Legalni też wiedzieli, co mają robić. Myśmy wystartowali wkrótce po uchwaleniu tych przepisów o prawie autorskim, więc wiadomo było, że one nie będą magiczną różdżką, która zmieni rzeczywistość. Natomiast no, dawało się już coś sprzedać, tak? No i... Wiesz, dla was wtedy w tamtym momencie życia pewnie i tak było super, nie? Z drugiej strony pytanie teraz do ciebie, Art. Uwaga, trzymaj się. Czy ta legenda jest prawdą? Pytanie. Czy rzeczywiście to intro zajmowało 4 dyskietki, a jedna dyskietka to Cytadela w sensie gameplayu? Niedokładnie. No, tak też myślałem. Tak też myślałem. Paweł był tu mistrzem ceremonii upychania po tych dyskietkach tej całej zawartości. Natomiast faktem, że z tych 5 dyskietek chyba 3 zajmowały animację. Nie wiem, popraw mnie Paweł, jeśli było inaczej, ale chyba właśnie 3 dyskietki to zajmowały animację i dźwięki do tej produkcji.
3,5, tak, to było intro i outro jeszcze, tak, no bo tam było jeszcze outro, które też zajmowało. Oczywiście. Mhm. No to tak. To znalazłeś, to sprzedaż? No właśnie, znalazłem. Jak chcecie, mogę wam przeczytać trochę tutaj, trochę cyferek. No więc, wszystkie daty nawet mam. Pomiędzy lipiec 95 i marzec 96, tak, to jest jakieś może 9 miesięcy, sprzedało się 1516 sztuk. W Polsce czy na świecie? W Polsce. Na świecie nie wiemy, ile się sprzedało, dlatego że ona była sprzedawana przez taką firmę Black Legend, natomiast... No to jest kolejne pytanie, które tutaj... Myśmy nasuwa. W ogóle nie mieli w to wglądu, tak, także nie wiem. W Polsce sprzedawała firma, widzę, Amicom, Marmet, Bay, PC-tek i tak dalej. Jest tutaj sporo firm wymienionych. Cena. Chcecie wiedzieć, za ile się sprzedawała? Tak. O, ja kupiłem oryginał za 45 zł, pamiętam do dzisiaj. No to powiem ci, że przepłaciłeś. O kurde. A ja kupiłem oryginał za 45 zł u Darka w sklepie, pamiętam. No to musisz uderzyć jakiś zwrot, bo cię starł. No więc, no ale to była cena, że tak powiem, dystrybutora, tak? Od 19,95 najwyższa cena, widzę, w zależności od tego, gdzie sprzedawała, no to było 36,16. O, to 20. Dużo przepłaciłem. Ale ja w dniu premiery to kupowałem, pamiętam. Ale to były ceny dystrybutora, tak? Od których mieliśmy 40%, żeśmy wynegocjowali. No. No i liczę, że tam było 5 dyskietek, co kiedyś też wpływało na cenę, nie? Pewnie z 10 zł to był koszt samych dyskietek, nie? Ale powiem też szczerze, że mi się na przykład pudełko Cytadeli, ten design, to wszystko podobało, nie? Tak jak we wszystkich polskich grach było takie byle jakie, to w Cytadeli mi się podobał ten design pudełka i dyskietek i w ogóle, to mi się podobało. No to Artur też robiłeś, ty? Czy to już ktoś inny robił? Nie, pewnie nie. Tak. Robiłem do tej, znaczy tą frontową grafikę, jakiś taki ogólny design, natomiast już samo wprowadzenie tego w jakiś tam w poligrafię to już zrobiło ktoś od strony. Ale wykorzystali twoją pracę, strony pracę, wydawcy. Tak? A tak, oczywiście. To a, było, no to dlatego mi się podobało. Dlatego czułem amigowcu. To... Paradoksalnie cała sytuacja ta, że myśmy nie wzięli pieniędzy z góry od wydawcy, nie zamknęła nam drogi do tego, że dzisiaj możemy z tą grę komuś innemu dać dalej do wydania. Po prostu on swoje zarabiał w tamtym czasie, kiedy miał z nami umowę. Dzisiaj możemy dać tą grę komuś innemu, niech ją sprzedaje, czy tam cokolwiek robi. Nawet oddać za darmo, tak jak zrobiliśmy to w przypadku Retro Games bodajże do Amigi 500. No i znowu uprzedziliście nasze pytanie, no, mówiliśmy, właśnie. Czy macie z nimi jakąś umowę, czy jakieś pieniądze wam dali, a tu już poszło. Taki gest dobrowolny. Ale ja jeszcze mam pytanie konkretne też do Cytadeli. Skąd pomysł, to raczej chyba do grafika niż do programisty, czyli tu do Arta. Skąd pomysł na te postacie? Tego mięśniaka, ten kwiatek tam u góry. Skąd jakiś taki, nie wiem, pomysł na te postacie wrogów? No i niestety tutaj się nie wypowiem, ponieważ to są w większości prace Radka Czeczotki, te stworki w tych pierwszych etapach. Ja generalnie w Cytadeli wykonałem od A do Z asset do tego centrum ostatniego etapu. Uh-huh. No i w Remonstered de facto trochę pozmieniałem asety, no, inne klocki się pojawiły, przeróbki tego, co były wcześniej. Gdzieś tam one trochę nie wytrzymały próby czasu i trzeba było je trochę poprawić, gdzieś tam przycieniować. Zresztą generalnie było takie założenie, że chcemy ją lekko stuningować, tą grę, żeby była bardziej taka pod dzisiejsze gusta graczy.
Choć nie zmieniać designu gruntownie tego, co widzimy, tak, żeby ludzie wiedzieli, że no grałem w taką grę faktycznie. No i to wam wyszło. Tak, ona się nie zmieniła, ale jak patrzysz na dwa gameplaye z prawej i z lewej, widzisz, o kurczę, faktycznie się zmieniło. No, nie? Jasne, spoko. Tak, ale to Radka te stworki, więc pewnie więcej by powiedział o tym, skąd one się wzięły. No a kto ogólnie w takim razie odpowiadał za koncepcję leveli? Czy to grafik, czy może Paweł? Czy mieliście jakiś edytor, czy no właśnie, chciałem zadać. Tych leveli? Czy różni ludzie to robili? Jak to wyglądało? Kane napisał edytor i ktoś się nim bawił po prostu. Jest edytor, tak. Też w Assemblerze napisany. Kod do Citadel jest dostępny na GitHubie, także ten edytor tam też jest i można sobie ściągnąć. No i te levele tworzyli różni ludzie, także jak się zajrzy tam do kredytów, to tam chyba też jest kto tworzył który level. I sporo ludzi tam było w to zaangażowanych w sumie. I to mówimy o oryginalnej Cytadeli? Że tam różni ludzie tworzyli te levele? O kurde, to znaczy, nie tam wiesz, beta testerów, to pewnie każdy chciał coś tam dołożyć od siebie. Testerzy też robili tak, ale no ja tam podejrzewam, że z 5-6 osób tworzyło te levele. Wow, no to... Tak, damy tutaj do przebitki instrukcję, bo ja zachowałem oryginalną instrukcję do edytora, z której musiałem korzystać teraz przy remonstered, bo... Jak Remik przechodziłeś pierwszą Cytadelę, to zapewne zauważyłeś, że druga jest trochę inna i tam levele, tam powiedzmy z 30% leveli jest innych niż w pierwotnej wersji. Myślę, że z korzyścią dla gameplayu, bo one są albo prostsze, albo bardziej logiczne. Tam jest... Nie ma takich historii, wiesz, że jedna zapadka gdzieś tam na końcu sprawia, że nie przejdziesz etapu, no tak. Z tego zrezygnowałem. Tak. Dlatego musiałem wniknąć w kwestię działania edytora. Paweł był tutaj dręczony o wyjaśnienia, o wytłumaczenie się, o co tam chodzi. No i odkopałem ostatecznie instrukcję i całą dokumentację od Cytadeli, od edytora. No. Yes. Ja ci powiem, Artur, że ja ci podziwiam, bo ten edytor chodzi, się go odpala z poziomu assemblera, trzeba go sobie za każdym razem zasemblować, odpalić, tak? Pewnie zasemblować. Tak, i on zdecydowanie nie jest takim edytorem, jaki może sobie było, tak jak są edytory teraz, tak, że tak powiem. Także jest to dość mocno upierdliwe, żeby te levele edytować. No ale okej, zanim stworzyliście odnowioną wersję Cytadeli, to się jednak cofnijmy do tamtych czasów. I czy była koncepcja stworzenia Cytadeli 2? Bo była taka chyba projekt jak Twierdza, o którym gdzieś tam doszły mnie słuchy. I czy to się skończyło jakby tylko na etapie planowania koncepcji, czy być może powstały jakiś silnik albo jakieś prace, jakieś konkretne do tego, jak to wyglądało? No był taki pomysł, tak? I ta robocza nazwa to była faktycznie Twierdza. Z tego, co pamiętam, no to oryginalny zamysł był taki, że silnik pozostaje w miarę ten sam. Może coś tam podrasujemy, natomiast możemy dorobić jakby taką kontynuację, czy nie wiem, jakiś taki offshoot tej oryginalnej Cytadeli, tak? Natomiast nic nie zostało nigdy zrobione, dlatego że no, prawda jest taka, że te całe boje z wydawcą i to wszystko, co nastąpiło już po wydaniu Cytadeli, plus jeszcze fakt, że wtedy Amiga już zaczęła być powiedzmy mniej popularna, tak, i ludzie się przesiadali na PC-ty i ten rynek gier amigowych no, to tak zaczął podupadać, no, spowodowało, że no, nic z tego nie wyszło. Ja na przykład się czułem osobiście dość mocno zniechęcony, tak, po tym wszystkim, po roku pracy nad Cytadelą, no i to się skończyło no dla nas tak dość no nie tak, jakbyśmy chcieli, tak, więc to było takie dość zniechęcające i te prace nie ruszyły nigdy. Jak to muzyk powiedział, Lambo nie było. Na papierze było, tak. Okej.
Ja sobie narysowałem. Ale też pięknie odpowiedziałeś właśnie na pytanie, które miałem jakby no kolejne, tak. Ale też odpowiedziałeś znowu na kolejne pytanie, bo no tak. Tak się zastanawiałem, no na kolejne czy twierdza, było o tym, czy... Ale nie, ja się zastanawiałem, czy twierdza to był nowy silnik po prostu napisany od nowa, a no stwierdziłeś, że to był ten sam silnik, tylko ewentualnie tam ulepszono parę bajerów i ciągnięcie tematu dalej. No ale to nic więcej z tego nie wynikło. Okej, okay, Mufa. Chciałem, poczekaj, Remik, jeszcze wtrącę się. Chciałem zauważyć, że to, że myśmy tego nie, tej twierdzy nie pociągnęli, tam w zasadzie nie, nikt nie chciał rozmawiać wtedy z nas o robieniu czegokolwiek dalej, to nie znaczy, że ten silnik, który mieliśmy, on był taki totalnie przegrany, bo dla Pawła oczywiście tak, bo on to, wiesz, najlepiej by zrobił Quake'a, ale... Wiadomo, no programista. Ale tutaj byłaby pomocna przebitka tego pierwszego levelu z Cytadeli, gdzie posadzałem te obniżenia sufitów i takie przepusty pod ścianami. To było już w pierwotnym silniku. To nie na jest pewno nowa. Spokojnie. Tak, to nie jest nowa cecha tego silnika. Jak również na swoim jakimś tam kanale na YouTubie zamieściłem taki prototyp etapu, który wykorzystywał też od dołu te podwyższenia, czyli stopnie. I to jest właściwie wszystko, co ten nasz silnik mógł robić. Przy jakimś tam nakładzie pracy prawdopodobnie dałoby się włazić na te stopnie i przesuwać po jakichś tam mniejszych wypiętrzeniach. Natomiast to byłby dalej silnik Cytadeli, ten jasne. Pierwotny. Znaczy generalnie i tak, no na tamte czasy to chyba był najlepszy silnik znaczy... na 500, bo jeśli zrobisz za żelazną bramą, porównasz, to tam było zero tekstur, zero niczego. A jednak tutaj to wyglądało, no może nie jak Doom, ale jak porządny Wolfenstein, nawet lepiej niż Wolfenstein. Oczywiście dzisiaj jest ten dread, ale to już rozmawialiśmy w poprzednim wywiadzie z Szymonem. On co prawda jest skromny i powiedział, że wtedy teoretycznie można było też coś takiego zrobić, ale mi się jednak wydaje, że no tak, gdybyś przepisał to można kod, zrobić to dopiero to dziś, samo. Gdy jest ta wiedza, gdy są te narzędzia optymalizacji i tak dalej, no bo wtedy, gdyby to było takie łatwe i możliwe, a był taki hejt, na tą, taka dumomania na tej Amidze, to ktoś by to zrobił, nie? Znaczy, ja też jeszcze dodam swoją cegiełkę do tego wszystkiego, bo oczywiście zgadzam się tu z Mufą, ale spójrzcie panowie, że ten wasz silnik teraz, w tym momencie, Remonstert. Nie wracam do pierwotnej Cytadeli, tylko Remonstert. To już jest w pełni grywalne, to już jest świetne. To naprawdę w tamtych latach zrobiłoby naprawdę super robotę, nie? No ale właśnie, no dzisiaj to wiemy, a wtedy było jak było, nie? Ale no tak, no... Gameplay, ale nie? Wtedy i tak, słuchaj, było rulezowanie, pamiętasz, Secret tak, Service, wielki ja napis, Doom na czasów, Amidze nie? I to ja 500. Nie neguję. No. Ja nie neguję tamtych czasów, no. Tylko mówię, że fajnie byłoby to teraz, co mamy, cofnąć tam i też byłoby inaczej. Nawet to przemyślenie, o czym mówi Art, nie? Tych leveli, że tą broń od razu tu znajdujesz i tu patrzysz, tu jest wyżej, tu jest niżej. No super, nie? No... Tylko, no, że wtedy mieliśmy tak małe pojęcie na temat level designu, na temat gameplayu. Właśnie nie było testerów, takich stricte testerów. To jest właśnie to. Nie było takiego punktu odniesienia, tak? Dlatego, tak. Że... Bo my chcieliśmy 3D i 3D i koniec. Tak, tak. I na tym się kończyło. W tym momencie, jak ktoś pomyśli o grze 3D, tak, no to się rozejrzysz i są ich miliony, tak? Czyli ten standard jakiś tam jest. Natomiast wtedy się wszystko tworzyło od zera, tak? No był jakiś tam właśnie Wolfenstein, czy Doom już wtedy się zaczynał. I to były jedyne takie przykłady, tak? Także było, że tak powiem, większe pole do popisu, jeśli chodzi o różne pomysły i robienie różnych rzeczy na różne sposoby. Tak samo, nie wiem, sterowanie na przykład w Cytadeli, no takie archaiczne się wydaje teraz i to też zostało poprawione w wersji Remonstert i to tylko dlatego, że no, wszyscy są przyzwyczajeni do czegoś innego w tym momencie, tak? Natomiast wtedy to nie był problem. I teraz panowie, zobaczcie jeszcze na jeden aspekt, jak ja pamiętam, przygotowałem się do
wywiadu z Szymonem Ulatowskim, który stworzył Ubeka. No to ja ogrywałem tego Ubeka, też ograłem sobie Za żelazną bramą. Oczywiście nie mówię, że ja to przechodziłem, tylko sobie ogrywałem. I uwaga, Za żelazną bramą zestarzał się, mimo archaiczności, która tam była, najmniej. I wiecie dlaczego? Bo miał najbardziej współczesne do dzisiaj sterowanie. To, na co my wtedy pluliśmy, że trzeba myszką celować do wrogów, nagle okazuje się, że to działa dzisiaj. A wtedy, jakby tu się z tobą, Kane, zgadzam w 100%, nie? Że my dzisiaj wiemy, jak gry powinny działać, powinny wyglądać w sensie gameplayowym, a wtedy był właśnie taki, wiesz, zróbmy coś 3D, nieważne co, róbmy, o, już się rusza, już coś, to już jest to, nie? A to nie, to nie o to chodzi, bo jeszcze musi być ten gameplay, jak go nie będzie, jest dupa, nie? No ale też ja się zgodzę z Kane'em w tym aspekcie, co on powiedział wcześniej o tych beta testerach, że to już byli tacy hardkorowcy, że oni im tylko, Kane im tylko utrudniał coraz bardziej, robi pod górę, ale gdzieś tam na końcu jest ten zwykły gracz. I jednak ten Doom czy Wolfenstein, one miały 5 poziomów trudności. Ten pierwszy to był taki, że tam praktycznie nie można było zginąć, ale to też przyciągało ludzi, bo nie każdy jest hardkorowym graczem, nie? A niedzielny gracz no nie chce gry, w której nie ma broni na początku i od razu, nie wiem, po 10 sekundach ginie, bo wiesz, odpali 3 razy i już nie włączy, nie? Oczywiście też wtedy ludzie byli inni, młodzi, mieli więcej samozaparcia i więcej czasu, ale myślę, że po prostu te amigowe, dumopodobne gry były jednak trudniejsze od tych czołowych, pecetowych odpowiedników, nie? Znaczy, ja jeszcze dołożę swoją cegiełkę w ten sposób, że zwróć uwagę, jak były przemyślane levele same. Już pomijam sam poziom trudności wrogów, broni i tak dalej. Jak były przemyślane też levele, nie? Tutaj, tak jak Kane powiedział, wiele osób robiło levele, czyli oni nie mieli, jak gdyby, podejrzewam, konsultacji z tobą. Jednego, i tak dalej. Zarządza. No właśnie, tylko po prostu, dobra, zrobiliście levele, wrzucamy, pyk, zatwierdzamy i to leci, nie? Dzisiaj gra zupełnie inaczej powstaje, nie? No bo robisz jakby pierwszy level i sprawdzasz, testujesz to na różnych grupach ludzi, nie? No i tak dalej, nie? Art no się wyrywa, widzę tam. Jak sposób, w jaki ta gra powstawała, on nie ma nic wspólnego z tym, że tak powiem, obecnym, nie wiem, cyklem tworzenia oprogramowania czy cokolwiek. Jasne. Tak, to była taka kompletna amatorka. Mhm. Ale dała nam niesamowite wspomnienia i podwaliznę do tego, dlaczego się dzisiaj spotkaliśmy, więc ona też nie zrobiła nic, nie? No jednak wiesz, mnie jakoś tam też wychowała, bo wspominam, panowie, bardzo dobrze was twór i uwielbiam go i tyle, nie? To jeszcze Art, chcesz dodać coś tu w temacie tworzenia tych leveli, czy jedziemy dalej? Jedźmy. Okej, no bo rozumiem wasze zniechęcenie, rynek Amigi upada, wydawca się nie zachował fair, no więc jak każdy pewnie, albo jak większość wtedy grup, gdzieś tam próbujecie swoich sił na PC, bo mam tutaj takie pytanie. Wasza kolejna gra to Tridonis RTS, wydany tylko na PC, choć słyszałem, że były też całkiem zaawansowane prace nad wersją na Amigę. I na jakim stadium zatrzymała się wersja Amigowa, czy też w minimalnych wymaganiach miała też Amigę 500? I czy zachowała się do dzisiaj gdzieś tam na waszych dyskach? A jeśli tak, to czy jest szansa, by umieścić gdzieś na sieci, na przykład na platformie Amiga Games Warrant, jakiś preview czy demo tej gry, jeśli coś się zachowało? Trochę długie pytanie, więc musiałem czytać, ale... To ja tutaj już od razu się wtrącę, bo byłem więcej z tym projektem. Tak, tą drugą produkcją był Tridonis i to był RTS. Jego pierwotny tytuł to był High War. I został rozpoczęty jeszcze przez firmę Optimus Nexus. Co ciekawe, Optimus był gotowy wydać tą grę na Amigę. Wow. Natomiast no, zmieniające się, bo ten projekt trwał prawie 2 lata, zmieniająca się sytuacja na rynku doprowadziła do tego, że no, zresztą też Optimus popadł w jakieś tam tarapaty znane z skądinąd.
że oni nawet zeszli z koncepcji wyprodukowania tej gry na peceta. Myśmy dociągnęli, dowieźli tą grę na peceta. Amigowa wersja doszła do etapu grywalnego dema i została przesłana, tu będzie przebitka z Wulkanu jakiegoś tam... Wulkan Software. Podrysku. Tak, Wulkan Software, który dał nam umowę do podpisania, natomiast myśmy odpuścili to, stwierdzili, że nie zrobimy tego, nie dociągniemy wersji amigowej. Powodem była sytuacja na amigowym rynku, to po pierwsze, a po drugie wymagania tej gry były po prostu bardzo wysokie. No, ta gra oczywiście dawała się odpalić tam w niskiej rozdzielczości, ale Mariusz Zieliński, który był programistą tego projektu, też jakąś wysoką poprzeczkę stawiał, też tam wysoka rozdzielczość wchodziła i to działało. To grywalne demo chyba z dwoma planszami poszło do Wulkanów na CD-ROMie, bo to się nie mieściło już na żadnej dyskietce. Żadna Amiga 500 tam nie wchodziła w rachubę, bo tam było chyba 4 fastu potrzeba, żeby to w ogóle ruszyło. Pewnie 30. Więc to, no, on to programował na 1200, więc no, od 20 w górę pewnie byłoby. No, ale właśnie tak trzeba było robić na Amigę. No. Tak, i z uwagi na to, że on dużo assemblera tam używał w tym projekcie, ta gra naprawdę dobrze chodziła i mocno przeładowana grafiką, tu podeślę trochę materiałów, zrezygnowaliśmy, odstąpiliśmy, skupiliśmy się na wersji pecetowej, czas też już gonił, to już były 2 lata nad projektem, bardzo skomplikowanym, bardzo złożonym, sporo osób w to było zaangażowanych. Chcieliśmy to skończyć, każdy już zaczynał myśleć o, już kończyły się uczelnie, każdy zaczął tak myśleć o zarabianiu pieniędzy, a ten rynek był jaki był wówczas. Jasne. Natomiast tak, no wydaliśmy ten Tridonis, wersja amigowa. Mariusz twierdzi, że ją gdzieś ma. Ja tą wersję, którą mam amigową, jest nie do końca działa dobrze. Wysypuje się. Ale masz ją jeszcze? Nie wiem, może... Tak, ten pierwszy etap taki, który był jako demo, posiadam. Natomiast jest problem z jego odpaleniem. Tam się trochę kaszani obraz. Nie wiem, pomożemy. Nie jest niekompatybilność. Pomożemy. Może to niekompatybilność z moją Amigą. Natomiast, co ciekawe, ostatnio spotkałem się z programistami, którzy robili wersję pecetową i poruszyłem temat udostępnienia źródeł z wersji pecetowej. Ona była w C napisana, więc pewnie dałoby się przekompilować na Amigę. Oni poruszyli temat z Avalonem, który był wydawcą w Polsce i Avalon nie widzi problemu, żeby te źródło udostępnić. Więc może się to uda, natomiast będzie potrzebny magik, który tam przeprowadzi kompilację. Operację portowania na Amigę. Natomiast fajnie by było, bo gra jest złożona, nie ma tam osób trzecich, które mogłyby nam coś blokować. Może. Super. Generalnie po tym, co powiedziałeś, chciałem zadać kolejne pytanie, ale ty już zawarłeś to wszystko w swojej kwiecistej wypowiedzi. Nie wiem, Mufa, bo ja mam tam pytanie jeszcze do naszych gości. Znaczy nie, no są ciekawostki, o których tutaj bym się w życiu nie spodziewał, typu, że Optimus w ogóle planował jakieś wydanie na Amigę, bo jednak to była firma, która się z pecetami kojarzyła. No a że to było w C, no to jeśli są źródła, nie wiem dzisiaj jaka Amiga by była do tego potrzebna, może jakaś z Vampirem albo z Warpem. Nie, albo coś myślę, na nasze podwórko i port na OS4. No, w sumie, szczerze powiedziawszy, nie słyszałem o tej grze w wersji na PC. Ona chyba sukcesu dużego nie zrobiła, czy zrobiła? Czy tu też nie masz danych co do sprzedaży? Nie mam specjalnie wiedzy o tym, w jakich ilościach się sprzedała, natomiast była sprzedana
Można ją znaleźć na eBayu w wersji niemieckiej. O. Była dodawana gdzieś we Włoszech do takich gazetek jako tam wypełniacz plastiku, CD-ROMów i tak dalej. Także coś tam było. Jakieś pieniądze nawet z tego wpłynęły do mnie. Pamiętam. No nie, ale też Lambo nie było. Nie. Dalej znów nie ma Lambo. Musiałem narysować sobie. No, i to było, rozumiem, już teraz zakończając ten, to był jakby koniec waszej przygody z grami, przynajmniej wówczas. Czy jeszcze coś robiliście po tym? W tamtym rozdaniu ja jeszcze dla takiej firmy z Gdańska tworzyłem grafikę 3D do takiej gry z muzyką Arki Noego, taka point and click gierka, to się nazywało Ja Jestem. O, to też nie słyszałem. To nie była ambitna produkcja, nie, to zupełnie nie była ambitna produkcja. Natomiast no... Może źle się wyraziłem. Może oczekiwania ekipy, która ją tworzyła, były większe niż to, co powstało. Albo po prostu brak umiejętności, może tak. Może technicznie nie była najgorsza, ale znowu ta warstwa fabularna była tam jakaś taka niezbyt. No i tyle. No to wówczas ja już zabrałem się za architekturę i budownictwo i w to wniknąłem. I do tamtego momentu to było wszystko. No a ty, Kane, też już skończyłeś z grami? Czy jeszcze też w czymś brałeś udział? Nie, ja już w niczym nie brałem udziału w tamtym czasie. Jeszcze próbowałem coś tam dłubać na PC-cie w pewnym momencie, ale już to się rozmyło, także nie. Okej, to ode mnie jeszcze dwa pytania na dobranoc dla wspaniałych gości. Po pierwsze, jak powstała ta Amiga 500 Mini, no i ten Remonstert. Czy wy jakieś tantiemy pobieraliście od tej firmy, która stworzyła tę konsolę, czy nie? Nie. Myśmy to, tak naprawdę ten Remonstrant był zainspirowany tym, że właśnie wychodzi Mini i no i jest taka okazja, żeby jakby ją odświeżyć, tak? No ale nie, nic tam od nich nie dostaliśmy. Natomiast myśmy liczyli na to, że ta gra skończy na tej takiej karuzeli na Amidze Mini, na tej 500 mini, natomiast trochę tam były jakieś zgrzyty z czasem, no i się okazało, że w momencie, kiedy myśmy tą stadę już mogli podciągnąć i poprawić, no to już było trochę za późno, bo oni już mieli ten komplet gier zdecydowany, który tam idzie na tą karuzelę, no i w ten sposób ona skończyła jako taki bonus, tak, do zdownloadowania. Okej. Okay. Natomiast, chyba, że to jest twoje kolejne pytanie. Nie, no, kontynuuj. Nie wiem, czy zauważyliście, że wyszła na jeszcze jedną konsolę. Nie zauważyłem. Naprawdę nie zauważyłem. Można kupić na eBayu i w różnych innych miejscach na takiego handhelda Evercade. O kurde, a to nie zauważyłem. Tak, i według mnie jest najlepsza karnacja tak, tej gry. Chyba tak. No, naprawdę. Na Evercade'a wydaliście. No. Na wow. Evercade'a. Konsola jest sama w sobie bardzo fajna. Ja wiem, znam Evercade'a. No. I na tym takim ekraniku, na którym tych takich wielkich pikseli nie widać, bardzo fajnie się to gra. Bardzo przyzwoicie chodzi. No to dzięki temu wywiadowi zaraz zamawiam Evercade'a i Cytadel. Ale co można normalnie sobie kupić na stronie Evercade ten cartridge z tą grą? Czy jak? Tak, to się nazywa jakoś ta kompilacja Home Heroes Collection, czy jakoś tak. No i proszę bardzo. Da się znaleźć. No to macie kolejnego kupca. Kupię. Po prostu dla zasady. Będzie nawet stało, ja nie mówię, że będę ją ogrywał, ale będzie stało w mojej kolekcji. No bardzo fajnie, to też tam myśmy pracowali trochę z tymi chłopakami tam z tej firmy Blaze Retro. I
oni naprawdę fajnie to tak podkręcili też na tego Evercade'a, także nie jest to taki po prostu, nie chodzi to od tak na emulatorze i tyle, ale dobry tam też save state'y, czyli tą grę można sobie zapisywać w dowolnym momencie, bo to była też jedna taka dodatkowa bolączka, tak, że ona tam się zapisywała na końcu etapów tylko, natomiast no, z tymi save state'ami można sobie w każdym momencie zapisać i no, polecam, bardzo fajnie się gra. Okej, okay. No kurde, na pewno skorzystam. Nie, no spoko. Ja już też się zastanawiałem tym Evercade'em, bo to takie fajne, fajne takie retro wspominki, nie? Fajnie to zrobione jest. No dobra, kochani, to... No to co? Teraz nie. Twoje pytanie jeszcze chcesz? Czy moje dwa? No to dawaj twoje dwa. No bo moje dwa, no to już teraz muszą być do Arta, no bo no to dawaj. Posiadacz X5000 tak jak ja. No więc... Niewiele osób ze tej starej demo sceny się zainteresowało Amigo NG. Ty jednak kupiłeś Amiga One X5000. Co sądzisz o tym sprzęcie i co sądzisz o Amigo S4? No, mam mieszane uczucia. Powiem ci, mam mieszane uczucia, bo sprzęt generalnie nie jest zły. Okej, ma w miarę wydajny procesor. Ja mam akurat prawdopodobnie tak jak i ty wydajną kartę graficzną i to jest, to robi z tego no taki okej, komputer. Dałoby się tego pewnie używać. Natomiast system operacyjny no, nie dogania tego sprzętu w tej chwili. To jest, no na pewno. To jest niestety za zapóźnienie widać i z bólem serca mówię, że system 3.0 rozwija się w tej chwili, dogania 4.0 dosyć, i to w tempie oszałamiającym, natomiast 4.0 no nie ma tego wsparcia w tej chwili. No, brakuje kluczowego oprogramowania, no ale jeśli na tym sprzęcie odpalić na przykład Linuxa, widać, że to jeszcze daje radę i to mógłby być komputer codziennego użytku. Natomiast no, ciężko się w tej chwili używa OS4, jeżeli by ktoś bardzo chciał, no, jako codzienny komputer, z uwagi na niedomagania po stronie przeglądarki. No tak. Natomiast byłem ciekawy, chciałem, więc mam, poza tym eksperymentuję z programowaniem pod Amigę, takim systemowym, więc pozwala mi to i odpalać coś na 3.0 i 4.0. Myślę, że w jakiejś tam niedalekiej przyszłości pojawi się ten moja produkcja. O. No i tu też mam pytanie pomocnicze, które wiąże jakby nowe ze starym, no bo jest taka cytadela Bezderu. Czy nie myślałeś, żeby szarpnąć się, skoro programujesz, albo namówić może Kane'a, żeby to sportował na Amiga S4? Jest Doom w SDL-u na przykład, w SDL-u na Amiga S4. No, chętnie bym pograł w Cytadelę bezpośrednio i natywnie. Tak. Ten port w ogóle został napisany przez Tomka Kaźmierczaka, o ile się nie mylę. Tak. I ja naprawdę jestem pełen podziwu, dlatego że on się kiedyś tam do mnie odezwał i mówi, no masz jakieś tam jeszcze grafiki, cośkolwiek masz, mówię, no tak, ale wtedy tak nie miałem tego, że tak powiem, ogarniętego, mówi, a to dawaj, prześlij mi wszystko, ja sobie to ogarnę. No i on tam z tej Cytadeli te binarne grafiki to wszystko powyciągał i napisał to bardzo fajnie. Natomiast no, ja tam pewnie nie byłbym w stanie tego sportować, ale być może, jeżeli on tutaj ten wywiad zobaczy, ale możemy się do niego też odezwać, no to no, pozdrawiamy. Mógłby to zrobić. Oczywiście, byłbym wdzięczny. A ty grafiki warto by było zupdate'ować też na tą nową. O, dokładnie. No dokładnie. Ale no, to... No, tak, o, tak, tak. Tu by było zadanie dla Artura. No tak, to by było fajnie, gdyby to remonstered pojawiło się w takiej wersji pod OS4. No, a ty, Kane, masz coś wspólnego z Amigą nowej generacji?
Tylko tyle, że ją widziałem. No, czyli jak nie. Ja widziałem umowę. A jeszcze takie. No nie ma wspólnego. Pytanie pomocnicze, pewnie odpowiedź znam, ale zapytam. Skoro już, że tak powiem, teraz po 25 latach robisz tą wersję Remastered, ona, rozumiem, jest cały czas w Assemblerze. Czy kodując ją w Assemblerze dałoby się zrobić takie poprawki, żeby to ruszyło na przykład na karcie graficznej? Bo może by dało się odpalić Amiga OS, wersję dla Amiga OS 3 na Amiga OS 4, gdyby to było zgodne z systemem. Czy to by było za dużo rzeźbienia? Wiesz co, myśmy się tak na tym zastanawiali, czy można byłoby ten silnik jeszcze do czegoś innego wykorzystać. I krótka odpowiedź jest nie, dlatego że on jest tak napisany, tak zoptymalizowany na hardware Amigi bez systemu, że tak naprawdę jakby coś tam trzeba było zmienić, to równie dobrze można napisać nowy, tak? I wiele rzeczy usprawnić, także nie. Okej. To chyba wszystko. No tak, myślę, że tak. Chociaż w zasadzie jeszcze powiedziałeś, że robisz, nie wiem, ty mówisz, że już jesteś tylko Kane jakby w branży telekomunikacyjnej, ale ty znowu wróciłeś do korzeni i gdzieś tam działasz w branży gier. Czy może chcesz się pochwalić jakimiś produkcjami, czy robisz coś na PC-ty, czy może na platformy mobilne? Jakieś tytuły chciałbyś tutaj polecić? Wiesz co, I tak i nie, dlatego że no, wróciłem jakby trochę do sceny i zacząłem sobie kodować tak w tle na Atari. Myślałem, że to nigdy nie nastąpi, bo był taki okres, że stwierdziłem, że to już jest w ogóle przeszłość, kto w ogóle się tym interesuje i zapomniałem o tym na 20 lat. Tak? Natomiast no, no jest sporo ludzi, tak, którzy się tym interesują i rzeczy powstają i tak trochę na Atari sobie do tego wróciłem. Natomiast jeżeli chodzi o gierki, to wróciłem bardziej na takich platformach jak Google Assistant albo Amazon Alexa, do takich rzeczy, które można głosem sterować, tak? Trochę też dlatego, że są to takie platformy, że gdzie można jeszcze coś sobie samemu stworzyć, tak? No jeżeli się mówi o grach na PC-cie czy nawet mobilki, no to już trzeba mieć team i żeby się przez to przepchnąć, no to jest ciężka sprawa. Natomiast takie Amazon Alexa, no to jeszcze można sobie coś tam samemu stworzyć i to jest taka trochę dla mnie zabawa, jak właśnie kiedyś na tych Amigach i tak dalej, kiedy ten team mógł być malutki, a można sobie było coś całkiem fajnego stworzyć. Także jest taka gierka, się nazywa Battle Robots. Jak ktoś ma Alexę, może sobie odpalić. No i to taki mój hobbystyczny. A na Assistanta też masz coś? Może bym coś na Chromecastie pograł? Google się wycofuje ze wspierania tych takich aplikacji voice'owych. Raczej się skupię na tym, że można było normalne aplikacje na mobilki sterować głosem. Także miałem, ale nawet nie wiem, czy to działa. Już dałem sobie spokój. No dobra. A ty, Artur? Bo też coś mówisz, że działałeś w branży gier? Tak. Wspomnę tu może o takiej produkcji Wedge World, bo ten projekt pojawiał się też na PPA, był podnoszony przez jakby koło zamachowe tego projektu, czyli Arka Kwaśnego. I tam jest realizowany też ten projekt w wersji takiej na współczesne platformy. No, uczestniczę w tym projekcie na współczesne platformy. Można to pobrać ze Steama, wersję demo. Nie wiem, czy Amigowa wersja zostanie dowieziona, bo to jest jakby odprysk tej roboty, więc być może tak, albo jeśli nie szybko, to może kiedyś później. To już trzeba by z Arkiem porozmawiać na ten temat. Natomiast sam Wedge World myślę, że jest takim projektem interesującym, bo to jest w klimacie takich PS1, takiej grafiki pikselowej, no a jednocześnie ma fajny gameplay. Są nawiązania, zachęcam do pobrania. Do Stadeli też. Tak. A to już jest ciekawe. Są nawiązania do Cytadeli. Są też w Cytadeli Remastered, jeżeli wejdziesz, to w którychś tam etapach są plansze z Wedge Worlda.
takie easter eggi tam są w Cytadeli Remastered posadzane. No i jest jeszcze w Welch Worldzie. To super. Tam można uruchomić shadera, który symuluje grafikę Amigi na taki daje feeling takiej retro maszyny, ale daje kolorystykę 32 kolory i paleta jest taka super. Amigowa. No, zachęcam do pogrania. Może się komuś spodoba. No trzeba będzie sprawdzić. Jest za darmo. Tak. Demo jest za darmo, także spoko, można torturować. No to co, panowie, mamy chyba wszystko dzisiaj. Tak. Coś chcecie jeszcze dodać, przekazać naszym widzom? Na co chcecie przekazać na do widzenia? Nie wiem, kiedy będzie to publikowane. Jeżeli po świętach, przed Nowym Rokiem, to życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. Pokoju na świecie. Tak. Podziękować za oglądanie. Ja również. Waszego fajnego kanału, bo jest naprawdę fajny. I wam dziękuję za zaproszenie i za fajną pogadankę. Ja bardzo wam dziękuję, bo naprawdę wielcy goście, super. Ciekawa, interesująca rozmowa. Dziękujemy jeszcze raz za przybycie. No naprawdę. Kane, cieszę się, że miałem okazję wreszcie z tobą pogadać. Super. Cieszę się również, że się spotkaliśmy wirtualnie, może kiedyś osobiście. Także jasne. Dzięki również. No nie wiem, jak często bywacie w Polsce, to znaczy Artur częściej, ale może kiedyś. Trzymajcie się. Na razie. Hejka. Na razie. Na razie. Cześć wam. I wtedy ja się złapałem za silnik. No. Wtedy ja się złapałem za silnik 3D i ten silnik doszedł do jakiegoś takiego stanu, że te teksturowanie zaczęło działać na bryłach nieregularnych i tak dalej. Natomiast robić jakąś boczną odnogę z tego silnika, bo on jest całkowicie systemowy, więc wykorzystuje RTG, generalnie na RTG to działa. I zacząłem robić taką, powiedzmy, małą strategię na tym opartą. Mam nadzieję, że dowiozę do wiosny jakieś takie grywalne demo. Na razie tam. Ale nie do Rafała, tylko do wiosny. Nie, ale słuchaj, w dzisiejszych czasach, jak jest, powiedzmy, tyle tych wampirów, tam łapów różnych, jest już tych Amig, kiedyś Amiga na RTG, w tych latach 90. to częsty widok nie był, ale dzisiaj to myślę, że dzisiaj to już nie jest, miałoby odbiorców. Zupełnie nie ma problemu dzisiaj, jeżeli chodzi o techniczną stronę. Natomiast wiecie, to nie jest projekt komercyjny, bo nawet trudno oszacować, czy byłaby taka możliwość z tego zrobić projekt komercyjny. Przy raczej takim rozproszonym i pofragmentowanym rynku to raczej nie. Dlatego nie mam tu reżimu żadnego czasowego. Chcę coś zrobić, chcę, żeby to było grywalne. Robię takie demko, jeżeli to się ludziom spodoba, może ktoś dołączy, może chociaż się pociągnie ten projekt. Powiem wam od drugiej strony, jak mieliśmy ten wywiad z Szymonem Ulatowskim, to my już tam się wzięliśmy trochę z Szymonem wspólnie, żeby na Unity odtworzyć Ubeka i wydać go komercyjnie dla jaj z takimi easter eggami do Ubeka. No, już Mufa się śmieje, już pęka ze śmiechu, ale ja uważam to za naprawdę niedocenioną, bo ona... ja też przeszedłem Ubeka, ja jestem ten gościu, który przetrzymał Ubeka, a on miał naprawdę lepszy pomysł na Duma, w sensie tym, że nie rozpierdalasz 100 tysięcy potworów, tylko jakieś zagadki gdzieś tam rozwiązujesz i tak dalej. Okej, ten pierwszy level go przerósł, bo to jest znowu to, co wracamy, o czym mówiliśmy, nie było tych beta testerów, żeby stwierdzić, jaki to ma poziom wejścia i tak dalej. Ale ja uważam, że w Unity można byłoby fajną grę skradankową z tego zrobić, z takimi fajnymi tymi. I tak z Szymonem Latowskim po godzinach gdzieś tam sobie siedzimy i dłubiemy. Dla jaj, okej. Słuchaj, ja się nie śmieję, bo tyle jest teraz indyków z pikselowaną grafiką, gdzieś tam a la Commodore 64, że i taki Ubek by miał swoją niszę.
Tam widziałem taki, taki wokselowy silnik miał zrobiony, taki z otwartym światem. GTA. To było mega. No, kurczę, no. Mega, wiesz, kurde. GTA w wersji, wiesz, lata 90. Dokładnie. I to zanim jeszcze chyba, może wtedy istniało GTA 1 z widokiem z góry, a on już takie rzeczy robił. Nie? No, całkiem, całkiem fajne. I to taki dosyć dojrzały był ten silnik tego voxela. No. Ja nie, ja naprawdę byłem pełen podziwu, jak to zobaczyłem, bo nie wiedziałem o tym. Jego znałem tylko z Ubeka, natomiast te inne rzeczy nie widziałem, ale bardzo, bardzo fajne, pomysłowe. Tak. A poza tym powiem wam coś jeszcze. Franco, ten 2, który wyszedł po tylu latach z takimi bólami, gdzie tam zbierali kasę na niego i tak dalej, on teraz wyszedł na PlayStation 4 i Xboxa, znaczy na PlayStation i Xboxa, bo to na nowe i stare generacje. I powiem wam szczerze, ja bratankowi pokazałem go, bratanek u mnie w serwisie się uczy, bo ja tam się zajmuję serwisem komputerowym. Jemu pokazałem tą grę, gdzie wiedziałem, że ją wyśmieje po prostu totalnie od razu, nie? Że po prostu on nie ma nawet w tym krzty, wiesz, jakiś wracania do sentymentów, nie? Bo ja mógłbym wrócić, że Franco, nie? Pamiętam z lat dzieciństwa. On po prostu grę ograł, przeszedł dwa razy i jeszcze mu mało, nie? Mówię, kurde, to działa? I młody człowiek to zrobił. Tylko, że ten nowy Franco rzeczywiście jest przemyślany, bo ja później obserwowałem, bo ja na przykład nie dałem rady w niego pograć, ale patrzyłem, jak młody w niego gra i tam nauczył się jakichś kombosów, jakichś tego. Mówię, kurde, rzeczywiście, to była przemyślana gra, żeby okej, sprzedać to starociom, jak my, ale żeby młodzi się w tym odnaleźli, nie? I to jest genialne połączenie, nie? Jakbyście tego Ubeka tam wydłubali na Unity, no to ja sobie chętnie zagram. Ubek jest naprawdę fajną grą, ten tryb graficzny, który tam był użyty, jest naprawdę pomysłowy. Także no, mogłaby być naprawdę fajna. W ogóle super wywiad, mi się bardzo wywiad podobał z twórcą, także bardzo fajny był. Super, dzięki. Dlatego ogólnie właśnie pytałem o tego, jak wy mówicie, Blinks czy Blinks, że jeśli macie gdzieś tam jakieś, nie wiem, gameplaye czy jakieś chociaż zrzuty ekranowe, no to podeślijcie. Generalnie, nie? To jest do odpalania binarka do tego, nie? Bo to jest to gra, tam jest kilka etapów do ogrania z muzyką, ze wszystkim. Jestem tylko ciekaw, na prototypie to pójdzie, nie? Twoim? No, może? Na tym FPGA. Napisałem kiedyś taki edytor, który jest pełną grą w JavaScriptie po prostu przyjąłem. No, jak stworzycie levele, możecie podesłać. Może coś z tego będzie. O. Generalnie to wykorzystuje silnik taki bliksowy, nie? Ale ja to mogę sobie na dysk zapisać ten level, tak? Wtedy. Level zapisujesz na dysk, no i musisz mi przesłać, tak. No, rozumiem. Okej, dobra. Ale jak naciśniesz play level tam na tym, to... To mam symulację tego. Tak, i co ciekawe, się odpala moduł amigowy z tej gry i to nie jest żaden MP3 ani nic, tylko faktycznie gra amigowy moduł. Tylko mody. To wam powiem jeszcze jedną historię. Wraz z tym, co Paweł tu otrzymał, otrzymaliśmy jeszcze od tego naszego wydawcy masę takich tych feedbacków, które odsyłali nam gracze. Jeśli któryś z was wysyłał, to powiedzcie. Ja akurat to nie, znajdę. Ale jeśli chcieli taki feedback nie. jakiś przykładowy też nam podesłać, bez tam oczywiście danych personalnych, też by było fajnie. Powiem wam, że znalazłem gościa przy Remonsterze, który robiliśmy, który dosyć opisał jeden problem, który się tam pojawiał i go zreprodukowałem i faktycznie wywalała się stara Cytadela w tym miejscu. Z Pawłem pochylaliśmy się nad problemem i znalazłem gościa, prowadzi kancelarię prawną teraz gdzieś tam w Polsce. Napisałem do niego maila, że dziękujemy za jego feedback w kwestii Cytadeli, że problemem się zajęliśmy. Ej, i gość odpisał. Oczywiście podchwycił klimat taki jajcarski trochę. Mówi, że ten, że faktycznie. Ej.
I ten, i mówi, no, że faktycznie jest zaskoczony tym, tam się uśmiał trochę, mówi, że zawsze wierzył w polski game dev, że wsparcie przez 40 lat czy 30 projektu game devowego to robi wrażenie. Doczekał się jego bug w kolejce i został sfiksowany, nie? Został sfiksowany, no tak. Żaden błąd nie zostanie pominięty. Tak jest. Na razie. Na razie. Cześć wam. Dziękujemy za wsparcie na Patronite.